Redakcję Arendotiu wspiera RTV Euro AGD. Arn.eu. Dla graczy przytłoczonych wielkimi premierami i wielogodzinnymi rozgrywkami z wybawieniem przychodzi Planet of Lana. Ta niewielka i stosunkowo krótka gra zachwyciła mnie do tego stopnia, że przez jakiś czas zastanawiałem się nawet, czy nie dałoby się z niej ulepić materiału na główny kanał, ale ostatecznie uznałem, że seria Podgląd przypasuje tutaj bardziej. Planet of Lana wzorem takich gier jak Firewatch czy omawiany w odcinku 131 Podglądu Far Lone Sails to bardziej doświadczenie niż tytuł, który będzie was oceniał za to, ile zdobędziecie punktów i jak szybko go przejdziecie. Jest to przepięknie zaprojektowana platformówka, która wybija się zdecydowanie ponad przeciętność dzięki kolorowej, minimalistycznej grafice połączonej z niesamowicie klimatyczną muzyką. Gdybym miał powiedzieć, skąd twórcy czerpali inspirację, to wybrałbym trzy źródła. Klimatem oraz takim uczuciem obcowania z czymś nieznanym przypomina mi oryginalny Another World. Sekcje skradane i logiczne przywodzą mi na myśl Limbo, a gracja, z jaką łączą kolory, daje trochę takiego posmaku produkcji legendarnego japońskiego studia Ghibli. W grze wcielamy się w tytułową Lanę, którą poznajemy, gdy wraz ze swoją siostrą rozrabia w swojej rodzinnej wiosce. W pewnym momencie docieramy na wzgórze akurat na czas, by zobaczyć, jak z nieba nadlatują jakieś dziwne obiekty. Chwilę później nasza siostra oraz wszyscy pozostali mieszkańcy wioski zostają porwani przez złowieszcze roboty. Lana jako jedyna unika tego przykrego losu i chcąc nie chcąc udaje się na najeżoną niebezpieczeństwami wycieczkę, która ma na celu uratowanie rodzeństwa i pozostałych. W trakcie przemierzania kolejnych krain będzie miała szansę poznać nowych przyjaciół, jak kotkowatego stworka czy staruszka z zamiłowaniem do robotyki, ale napotka również wiele przerażających niebezpieczeństw. Natomiast my, jako gracze i widzowie, będziemy mieli szansę poznać trochę zapomnianej historii mieszkańców planety, choć nie będę tutaj zdradzać za dużo, bo zbyt duże spoilery mogłyby zepsuć całą radość z rozgrywki. Planet of Lana posiada bardzo prostą fabułę, jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że narracja jest prowadzona właściwie całkowicie poprzez wizualia i muzykę, a to nie jest prosta sprawa. Sama gra, poza fabularyzowanymi przerywnikami, skupia się na sekcjach platformowych, z których każda jest osobną zagadką do rozwiązania. Zazwyczaj polegają one na tym, jak przejść z punktu A do punktu B bez zwracania na siebie uwagi przeciwników, albo jak wykorzystać otoczenie do tego, żeby wspiąć się na pozornie niedostępny fragment terenu. Nieocenionym partnerem w tej przygodzie okazuje się kotek. Czy właściwie kotowata istota, bo nie jest to do końca kotek. W każdym razie, bez niego nie bylibyśmy w stanie pokonać większości czekających na nas przeszkód i choć czasami konieczność transportowania go przez wodę bywa upierdliwa, to jest jedna, konkretna chwila, która rekompensuje nam te wszystkie niedogodności. Otóż kotka da się patać. 10 na 10, najlepsza gra roku. W zależności od tego, jak sprawnie będziecie przedzierać się przez kolejne zagadki, grę da się ukończyć w 4 do 5 godzin i ze względu na swoją liniową fabułę ma raczej niewielki potencjał na to, żeby ogrywać ją ponownie i ponownie. No chyba, że ktoś bardzo chce odkryć wszystkie znajdźki, z których mi się udało znaleźć tylko jedną. Czy warto zatem na tak stosunkowo krótką pozycję wydać trochę ponad 90 zł? Wbrew pozorom, moim zdaniem tak. To znaczy, jeżeli jesteś fanem tego gatunku i stylu graficznego. Podobnego zdania są zresztą użytkownicy Steama, z których 93% dało grze pozytywną opinię. Gry obecnie nie opłaca się kupować tylko w jednym przypadku, jeżeli macie Game Passa. Możecie bowiem pograć sobie w nią w ramach abonamentu Microsoftu. A jeżeli wahacie się? Cóż, jestem przekonany, że prędzej czy później gierka będzie do dorwania na wyprzedażach, więc jeżeli ten materiał was zainteresował, to moim zdaniem warto dodać ją do swojej listy życzeń. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!